Naprawdę coś powiem. Kto dostał urok sprzętów eliminacji Euro 2016? A. Robert Lewandowski. B. Thomas Müller. C. Zlatan Ibrahimowicz. Jakie pytanie dla ciebie, nie? Robert Lewandowski. Brawo. Punkt kolejny. Proszę. 18. 18. Gdzie wy macie te podpowiedzi ukryte? Do której konkurencji nie zalicza się, przepraszam, której konkurencji nie zalicza się do lekkoatletyki? A. Rzut młotem. B. Trójskok. C. Judo. Judo. Brawo, punkt! Brawo, podwójnie pierwszy punkt. Proszę. Pierwsze wolne. Ostatnie. Nie, pierwsze wolne to jest... To będzie na ciebie. O! Ile lat ma Robert Lewandowski? Teraz masz! Odpowiadaj! A. 24, B. 25, C. 26. 24! Nie! Nie! No to proszę uzgodnić. A. 24, B. 25, C. 26. C. Brawo, poprawna odpowiedź. 26 lat. Udało się, chybił i trafił. Tym razem trafił. Proszę. 15. Ile kół znajduje się na fladze olimpijskiej? A. 4, B. 5, C. 6. 8. 5, brawo! Brawo, 5 kół, mamy poprawną odpowiedź. Proszę. Pierwsze wolne. Pierwsze wolne. To już było, to już było. Pomylcie się chociaż z jednym. Nie bądźcie takie prymusy. Uwaga. Kto w Barcelonie gra z numerem 11 na koszulce? Luis Suarez, Leo Messi czy Neymar da Silva Santos? Neymar! Brawo, Neymar! Brawo, drugi punkt! Proszę! 10! 10? Było! 11! Dobrze, o! To pana dziewczyna. W którym z tych rywali Polacy nie zagrają w fazie grupowej na Euro 2016? Ukraina, grają. Niemcy, grają. Islandia.
Ostatnie. Islandią, brawo. No brawo, brawo. 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 Ja. Proszę. Pierwsze wolne czy otwarta? Do tyłu już wszystkie są. 18 minut, czyli 17 jest to co? Polo uprawia się na nartach, koniach, łyżwach. Na koniach, brawo! Oni mają za proste! No, mają porządną dorobkę dać. Proszę. 16. Czy w Polsce istnieje mamucia stopnia narciarska? Tak. Nie, nie, w Czerachowie, na Słowacji. Proszę, to tam już tutaj nie zostało dużo wolnych, czy pani zaznaczała? Pani nie zaznaczała. Dobrze, tam czyta. Takie łatwe, proszę. Ilu zawodników może maksymalnie przebywać na parkiecie z jednej drużyny w koszykówce? 7, 6 czy 5? A7, B6, C5. Koszykówce. 6? Nie. Pięciu. Ty wiesz. Siatkówka sześciu. A ja mówię ilu. Mamy konkurencję. Sześciu. A w koszykówce gra pięciu. No i mówię a. A dziękuję się tutaj. I tutaj mamy pytanie. Gdzie odbędą się najbliższe igrzyska olimpijskie? O, Rio. Bułgaria, Brazylia, Australia. W Czechach. Brawo! O, Dominik, ty będziesz wiedział, na pewno. Podaj dokładną datę rozpoczęcia Euro 2016. I teraz ja ci przeczytam trzy daty. 10 albo 11. A. 10 czerwca 2016. B. 12 czerwca 2016. I C. 9 czerwca 2016. A 10. B12, C9. Kiedy się rozpoczyna? W niedzielę. Głośno do 10. Brawo! 10. 10 też. Brawo. Nie, w sobotę się rozpoczynają. Jeszcze są pytania? Ostatnie pytanie tutaj jest dla was. O. O, proszę. To będzie pan na pewno wiedział. Na pewno takie łatwe. W jakiej dyscyplinie występował Andrzej Grubba? Tenisa tego stołowego. Brawo, punkt. Brawo. Brawo dziewczyny. Brawo, brawo dziewczyny, brawo. Punktu. Ta punta zdrości. No i mamy tutaj już zwycięzców, pierwsze miejsce, państwo serdecznie gratuluję. Drugie miejsce, państwo Jacoszek i Spółka. Już miałem jednego. I gratuluję wam również 4 punkty. Macie punkty, już druga i trzecia drużyna dostaje po lizaczku. Trzeba dzielić. Druga i trzecia drużyna po lizaczku. Co ty chcesz po lizaczku? No teraz. Bo ja na to kiedyś zębozbuchłam. Jakiego to życzysz? To proszę panie do pomocy. Dam ci hita. I ja teraz zwrócę, ja proszę państwa do gry w kółko krzyży. Mamy tą grę.